Mamy ciekawą sytuację. Jest tutaj z nami sponsor firmy. Eurotech. Panie Macio. Wice, kto? Wicemistrz świata. I mistrz świata i zeszłoroczny. I? Kamil Szonszor, brązowy medalista mistrza świata. Jeden turniej, jeden sponsor, jeden mecz, bratobójczy pojedynek. Kto według sponsora wygra? No, najlepszą opcją był remis, nie? Dobra, Kamil, jakie nastawienie? Zwycięskie. Ja będę się starał zagrać najlepiej jak potrafię. Zawsze mówią to samo. No to ja życzę po prostu im połamania piłów. Właśnie rozgrywane są pojedynki pierwszych rund w odmianę 8 bil. I tutaj na stole mamy Dawida Tonojana, który gra z Michałem Muklewiczem. Dość mocno utytułowani zawodnicy, jeżeli chodzi o kariery juniorskie. Jest 7-1. Za chwileczkę Dawid skończy partię i spróbujemy zaskoczyć go krótkim pytaniem, jak mu się grało, jak się czuje i jakie ma plany na te mistrzostwa tuż po wbiciu ostatniej ósemki na zwycięstwo. Osiem-dwa. Przeciwnik dał pograć, czy tak tobie się dobrze grało, taka forma? Mi się dobrze grało i dał pograć. Jakie masz plany po takim starcie do mistrzostwa? Coś się zmieniło? Po złoto. W jaką odmianę najbardziej zależy? 9. Okej, to powodzenia. Dzięki. To wie, kto grał już w bilard, to wiemy, że te pierwsze pojedynki są najważniejsze, więc przejście pierwszej rundy ze zwycięstwem to naprawdę duży komfort dalszej gry. Bogusz Fortuński. Tam rozgrywany jest pojedynek pomiędzy Radziem Babicą a Mieszkiem Fortuńskim, synem Bogusia. Jak to jest tyle lat jeździć i stresować się za swoich zawodników? Oglądać się na Mieszka i z drugiej strony na Marcela, tak? No przyjemnie. Stresik jest zawsze i przyjemnie. Twoi zawodnicy osiągają największe sukcesy i nie tylko w Polsce i w Europie, ale też na świecie ostatnio. To jest chyba konsekwencja jakiegoś działania, tak? Nie przestawania. Jak czegoś chcesz bardzo i do tego dążysz, to w końcu się tak może stać. I to chyba tak właśnie jest, nie? Że najpierw to była kwestia tam jakiegoś małego Lubina, prawda, i kilku zawodników, którzy sobie gdzieś tam grali. Później jakieś marzenie czegoś więcej, spełniania, nie wiem, najpierw drobnych rzeczy w postaci mistrzostw Polski, później mistrzostw Europy. A teraz czas na mistrzostwa świata, na World Games. Kolejny mecz zwyciężył Mateusz Śniegocki. Wygrał z Mariuszem Skonecznym 8-3. Jak idzie? No dobrze. W pierwszym meczu bardzo fajnie działało rozbicie. Teraz trochę gorzej. Ale wynik fajny w sumie, więc to tak dalej. No mam nadzieję, że to rozbicie będzie częściej działało, a nie tak, że jeden mecz działa, a drugi nie działa, bo tak się wygrać nie da. W jakiej odmiany chciałbyś zdobyć złoty medal i nie mów, że we wszystkie? Nie, no szczerze to chciałbym w 9, ale lezmę w to 8 też, jak przyjdzie. Jakby ktokolwiek, komukolwiek z zawodników zaproponowano przed mistrzostwami Polski jakikolwiek medal, to wzięliby je w ciemno. Walka o medal nie jest łatwa. A już na stole telewizyjnym rozgrzewa się nie kto inny jak zwycięzca turnieju World Tour Masters, Karol Skoberski, kielczanin. Tak, mój pierwszy mecz na stole telewizyjnym. No zobaczymy. Pierwszy mecz jest ważny, ale niełatwy będzie, bo z Konradem już przyszliśmy, więc zobaczymy. Ła. Ale co by nie było, to będzie dobrze. Karolowi urodziło się ostatnio drugie dziecko. Pozdrawiam Jagodę, pozdrawiam Jasia, pozdrawiam moją żonę Alinkę. Super rodzinka. Jasio, najmłodszy bilardista chyba świata. Dobra, kilka osób będzie nas pewnie oglądało, które nigdy nie grały w bilarda. Jakby można je zachęcić do tego, żeby znalazły się przy stole. Ja to zawsze mówię tak, że jak podejdziesz do stołu bilardowego, to w kulkach jest taka magia, że zagrasz raz, możesz się z tego wyleczyć. Natomiast jak już zagrasz drugi raz, to już jest choroba zakaźna. Amen. Do końca życia musisz grać w ten bilard.